Słuchajcie, miało być to w postaci live'a, ale nie będzie w postaci live'a, bo po prostu mnie nie ma teraz. A to, że teraz to oglądacie, to jest odcinek, który też chciałbym zadedykować panu Krzysztofowi przede wszystkim, bo dotarła do mnie od niego przesyłka. I to by było tak w sumie z ostatniej chwili, ale wiecie co wam powiem, jest naprawdę wielka i zaraz będziemy ją tutaj rozpakowywać. I przede wszystkim co ja bym chciał jeszcze wam powiedzieć, chciałbym podziękować przede wszystkim dla pana Krzysztofa. Czyli jednym słowem, same podziękowania na tym kanale ostatnio, ale no cóż zrobić. Jak widzicie, nowa wykładzinka doszła, także niedługo będą sprzęty. Unitry też będą naprawiane już na nowej wykładzince. Jeszcze patrzę, śmieci są na stole, ale to tam mało ważne. I słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Co ja tu pierwsze? Przesyłka z USA. Taki tytuł. No dobra, słuchajcie, ja wiem, że jest mało miejsca tutaj u mnie, ale tu jest taka mega paka. Kurde, źle zrobiłem. Tak będę stał na razie, albo nie. Nie, bo widać dane, tak? Nie. Widać dane. Nie widać. Nie widać. Na razie nie widać, słuchajcie. Bierzemy ją na stół i co? No i działamy. Będziemy rozpakowywać, będziemy sprawdzać. Najpierw tak, ustawmy sobie tutaj miejsce, zrobimy na stole. I kamerę. Albo po prostu, kurczę, jak to zrobić? No mało miejsca. A bym chciał, żeby było widać i paczkę. Zrobimy inaczej. Paczuszkę zestawmy ją tu. A będziemy na stół wykładać. Czyli może będzie dobrze. To co, do dzieła. I oświadczenie. Dobra, jest oświadczenie, spoko. Ważne dokumenty, jednym słowem. Wow, to fajne wypełnienie, kurde. Ameryka! I po kolei jedziemy od małych, tutaj widzę, co my tu mamy. Przedłużacz, listwa zasilająca na 110, tak? Czy ile tam jest w planach? 110 czy 130? 110. Przyda się, bo z tego zrobimy, do tego dorobimy transformator, będziemy mieli na czym sprawdzać amerykańskie sprzęty, słuchajcie. Nie to, żebym się przebranżawiał. Czekajcie, gdzie jest ta. Aha, tam jest ten mikrofon. Mówi, nie to, żebym się przebranżawiał, ale ten. Ale Unitra też będzie, ale w tej chwili to normalnie same podziękowania. Słuchajcie, mamy fajny kapelek z listewką i z łącznikiem. Fajnie. Dorobimy sobie tutaj gdzieś, będziemy mieli na 110. Zasilanie. Super. Na razie. Z powrotem. O. Ekstra.
przyda się. To znaczy, są takie przyda się. I w sumie wiecie co, i odstawiamy to gdzieś tutaj, tak żeby, żebyśmy sobie weszli ze wszystkim. Co to takiego? Tego nie wiem. Ale jakiś sprzęcior, słuchajcie, jest jakiś sprzęcior. Sony. Odtwarzacz, tak? DTS. Wi-Fi, X-Vid, HDMI. Czyli Multimedia Player. Fajna zabawka. Będziemy to testować. Będziemy to testować w najbliższych odcinkach. Słuchajcie, jak wrócę ze swoich wojaży. No i pierwszy większy sprzęt. Wszystko w całości. Nic nie zostało na razie, jak do tej pory nie zostało śmiotki. Nie zostało nic na razie uszkodzone. Na razie tam to jest wszystko w całym. Technik. Kurczę, normalnie panie Krzysztofie, ogromne podziękowania. Słuchajcie, na tym jeszcze cena jest jakaś. $6.99. A u nas? Nie, to tylko tak pewnie jest jakaś naklejka taka. 6.99, słuchajcie. Jest naklejka 6.99. Piękny amplituner Technicsa. Wygląda jak haszatowska, co? Nie no, troszeczkę inaczej. Troszkę inaczej. Ja tak patrzę, co tutaj, jakieś burki mam chyba, nie? Z mikrofonu. Moment. No, fajny Technicsik, z tego co zauważyłem. Taki dosyć fajnie zgrabny. I bardzo ładnie się prezentuje. Będziemy działać, słuchajcie, będziemy coś tu działać. Piękny stan przede wszystkim, żadnych rys. Kurde, normalnie masakra. W Stanach to groszowe sprawy, co? Niekoniecznie. Dobra, jedziemy dalej. Co tutaj mamy dalej w tej przesyłce? Kolejne wypełnienia. Nie no, normalnie takich widzów na YouTube jak ja. To ja nie wiem, czy ktoś ma. Weźmy sobie tę reklamówkę do tych śmiotków przy okazji. Na tym kanale same unboxingi i same podziękowania. Nie może być inaczej, nie? Jakbym mógł to sobie przyjąć, jakbym nie podziękował. Dobra, bo mi się coś tutaj, widzę, że kamerka rozpina. Okej, okay. Jedziemy dalej, słuchajcie. Jedziemy dalej. Kolejny karton. A może to w ten sposób te śmieci. No nie chcę tutaj za bardzo narozpytywać. Pięknie zapakowana paczka, także... O-o. Co my tu mamy, słuchajcie. Nie wiem, czy tutaj po prostu jest za gorąco dla tych kamer, czy coś, no się tnie, jak jedziemy. Zobaczymy, co to takiego jest. No dobra, rozpakowujemy to już od dalej. Teraz się okaże, co to takiego fajnego może być. Ja chyba się domyślam. Ja wiem, że to jest... Kurde... No to prezent, panowie. Ładno, ostro się odnęło. Fajna płytka. Będzie czego posłuchać wieczorkami. To funkielnówka jest, słuchajcie. Ja cię.
stan. Ja wiem, że słuchajcie, będziemy musieli, ja będę musiał przynajmniej jakoś się skontaktować z panem Krzysztofem. Nie wiem, osobiście mu to podziękować. Patrzcie, kolejna. Wysokich obrotach. Wysokie obroty. Do testowania sprzętu. Płyta. Z drobnymi ruchami. Świetnie. Normalnie jestem pod wrażeniem. I cała. Bo one są bardzo kruche, wiecie? Te właśnie 1600. Tak? Mhm. 16 cali. Dobrze myślę? Nie, źle myślę. Źle myślę, dobra, to się wytnie. Albo się nie wytnie. Wszystko i jedziemy prawie jak na żywo, słuchajcie, dzisiaj. Deep Polis, tak? Deep Polis. A w środku Deep Polis. Podwójna okładka, słuchajcie, żeby płytka nie wypadła. Świetne. Normalnie bym się nie spodziewał, panie Krzysztofie, o takich prezentach. Same Polis. Ekstra. Co do czego, to po prostu się skontaktujemy. Ja spróbuję znaleźć tego swojego Skype'a, bo mi uciekł Skype z tego komputera do live'ów. Znaczy po prostu musiałem wymienić dysk, no i po zmianie dysku nie mam Skype'a. Muszę odzyskać hasło. O, wejdziesz, kurczę, nie wejdziesz. Pięknie, kurczę, nawet pudełko fajnie opakowane. Przejechało kawał drogi, przeleciało, przepłynęło. Dobra, to są płyty. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Odtwarzacz, tak? 4,99. Myślę, że to są nalepki. Nie, to jest deck. Słuchajcie, deck? Co to za deck jest? Oczywiście wszystko jest na 110, nie? Trzeba przyjścióweczki. Stereo kasety deck. Najzwyklejszy. Standardowy deck. Ale wielkością do Technicsa? Nie, większy. A nie, taki sam. Wielkością do Technicsa, zobaczymy. Posprawdzamy. Tak to się prezentuje. Słuchajcie. Co to za firma jest? Sansui. Czyli Japoniec. Nie China, nie mylić z Chiną. To z Belgii, słuchajcie, Belgium, Bruksela. Ale na akcencji belgijskiej. Dobra. Odstawiamy. Rozpakowujemy dalej. Kolejny zestaw płytek. Ja normalnie nie wierzę. Szkoda, że teraz trzeba, kurde, muszę wypić, ale bym sobie słuchał całymi wieczorami. No kurde, się podobają mi takie okładki, słuchajcie. Można na ścianę powiesić. A z tej strony? Coś dla małych dzieci, nie? Pamiętacie, taki facet ten podobny z takiej bajki? Kiedyś u nas była taka bajka jakaś. Ojejku, jak się nazywało? Coś tam w ciele człowieka, nie? I słuchajcie, to jest jedna płyta tutaj. O! Wiem, że mało widać, bo kurczę, nie mogę, nie mam długiego kabla. A nie chcę, żeby mi tutaj przerywało za bardzo. Jedna płytka. Świetnie. Co to za zespół? Fleetwood Mac. Te naklejki na tym sprzęcie, to prawdopodobnie to jest coś odsłone, nie? Tak mi się wydaje, że to kurczę szło jako gift. I wyceniali. Super. No, tego człowieka to już chyba wszyscy poznają, nie? Nie
trzeba tłumaczyć. Płyta Collinsa. Phil Collins. Po samych oczach można poznać. To jest dedykacjami. Świetnie. Phil Collins. No i okładka to okładka. Normalnie będzie stało na wystawie, słuchajcie. Nie to, żeby on mi się podobał, ale muzyka super. Phil Collins. Phil Collins. Płytka. Oczywiście no, okładka w okładce. Świetnie. Kurczę. Jak to się odwdzięczyć? Powiedzcie. Patrzcie, dwa kartoniki PayPal. Dwa kartoniki płytek, w tym jedna jest do testu. No i dobra, i jedziemy dalej. Bo to dopiero początek tej paczki. No. Nie wierzę. Normalnie nie wierzę. Ta-da! Nie no, ten sprzęt to pewnie... Samsungi, słuchajcie. Ale ten sprzęt to okaże się w następnych odcinkach, co z nim będzie do zrobienia. Ja go tu na pewno zrobię na polski standard. Na pewno będzie na 220. Na 230, 40 chyba, czy 30 teraz. 230. Ale kurczę, wskaźnik jest wychyłowy, Sansui. Do 108. Nic nie trzeba przystrawić, kurczę, on ma zakres. Offloadness. Tutaj monitor, czyli ma wzmaka. Sansui Stereo Tuner Amplifier 210. Prawdziwy old school, co? Zobaczcie, jak to wygląda. Może doświecę wam pod szybę. Nie będę go podłączał, bo na razie nie mam przejściówki. Mamy wskaźnik. Prawie coś a la nasza Kleopatra? Nie Kleopatra. Tylko, że Kleopatra nie miała, słuchajcie, tylu wejść. Ale o piątce pomyśleli. Chyba, żeby ktoś to wstawiał. Ale nie, tafer. Magnetofon. W drewnianej obudowie. Samy handel to jest... Cyk. Raz, dwa, trzy i masa. Tutaj mamy jeszcze FM 300 ohmów, AM. A to co tu jest? Masy. Oddzielnym przewodem masy puszczamy. Nie no, kurde, stan jest piękny, słuchajcie. Prawdziwy klasyk. Tak, słyszałem, że na tym kanale ktoś już ostatnio mówił, że czemu u mnie mało się trafia sprzętów. Takich sprzętów, no to napisane 117V, bo mało sprzętów takich, jakby to powiedzieć, no nie old school, tylko vintage. No to będą vintage, słuchajcie. Będzie na pewno z tego dobry filmik. Zobaczymy w przyszłości, co w środku się dzieje. Dobra, już tak odstawiam, zaraz to wyżej na tym stole. Jedziemy dalej, słuchajcie. Tu jeszcze są takie wypełniacze. Nie wypełniacze. Tetrex. Audio Demo CD. Słuchajcie, płyta do testowania napędów CD. Płyta testowa do serwisu. Ekstra. Co tu mamy?
Drag Race. Film. Przyda się, obejrzymy w wolnym czasie. A, żeby nie było przyszłości, że nie na oryginalnym. Super Audio CD. Kolejna płyta do Multichannel, czyli ta sześciokanałowa. Słuchajcie, bo wyszły takie odtwarzacze CD z możliwością, złota płyta, słuchajcie, z możliwością odtwarzania kilkunastu, 5.1, no sześciu ścieżek, 5.1 surround. I to jest płyta testowa do 5.1 surround, czyli do odtwarzacza, no nie Blu-ray, bo to był inny standard jeszcze, to takie bardziej high-endowe były odtwarzacze robione. I tutaj mamy 8, 12 utworów. Jest oryginał. Niech mi YouTube wytnie test odtwarzacza CD, jak będę testował na tej płycie. Dobra. Płytki oddzielnie. Jedziemy dalej, słuchajcie. Bo to jeszcze nie koniec. Kolejna warstwa. A, jeszcze jedna płyta. Słuchajcie, jeszcze jedna płytka. Jazz, tak? Tak, jakaś jazzowa, co to jest? Na muzyce akurat się nie znam, ale na odsłuchu i na instrumentach to troszeczkę gram, także... Fantastic in Jazz. Kurczę, zobaczymy. Musimy posłuchać. Dobra. Płyteczki osobno. Jeszcze jedna warstwa. To jest dopiero pół paczki, słuchajcie. Do weszło mi do... Tyle. Tyle dopiero otworzyłem. O, tyle. Drugie pół paczki. O kurcze, kolejne skarby. Skarby z USA, słuchajcie. Kolejne płyty. Ja, nóweczka, słuchajcie, jeszcze zafoliowana. A nie, otwarta, dobra. Jest otwarta płytka. Otwarta i fajnie się prezentuje. Nówka. Ale to od razu się rzuca w oczy, że to jest nówka, wiecie? To całkiem inaczej wyglądają. Nie będę jej może tak tyle razy otwierał, bo szkoda. Ale nie wiem, czy to ładnie, nie? Zobaczcie, jak krowki wyglądają. Może z dwa razy słuchana, a może i nie. Co to za zespół? Zaraz zobaczymy. Nie mam nic tylko tego. Nie znam się za bardzo na tym zespole. Co to jest? Co to, kto to? Nie wiem, może ktoś pozna. A my przy okazji sobie kiedyś jej posłuchamy. Osobiście na YouTube. No, Michael Jackson, to akurat wiem. Słuchajcie, ta płyta więcej jest wyceniona, 8,79, niż ten oldschoolowy amplituner. Szok. U nas trochę to na odwrót, płyty są tańsze. Chociaż nie powiem, nawet tak głupia wiedronkowa płyta, taka zwykła, taka ta do zdzierania igieł, kosztuje 50 zł. To ciekawe, w jakiej cenie są te płyty. No to może być... Nie wiem jak w Stanach, ale u nas może być majątek, słuchajcie. No, kolejna nówka. Prawie. O, i znowu mój ulubieniec, że tak powiem. Uwielbiam, jak on gra na perkusji. Phil Collins, tylko jakiś taki jeszcze młodszy, nie?
kolejne trzy płytki w tym kartonie. Kartoniku. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie, bo to się naprawdę kurde dużo czasu. Znaczy dużo czasu, jak dużo czasu, ale się robi długi odcinek, no bo tego i naprawdę jest napakowane w tej paczce. Także pani Krzysztofie, ogromne dzięki. 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 Dziękuję. Jak się. No to w tej chwili nikt mnie nie rozpozna. Pitch, rekord mode, lub player. Fajna zabawka. Na dziewiątkę baterie. Wiecie co to jest? To jest taki odtwarzacz. Ja wiem, jak to można powiedzieć, kopshop efektów, efektor taki. Można sobie zrobić rekordy, można sobie zrobić pitch, czyli ten jeszcze tutaj jest master volume, record player. Gitara, wejście, in, out, in, mikrofon, czyli mamy mikser. Pierwsza klasa z efektorem, z samplami po prostu, nie? Możemy sobie nagrywać swoje sample. Kurde, świetna sprawa. Wypróbujemy to na pewno w najbliższym czasie. Podłączymy mikrofona i zobaczymy, co to potrafi. O ile coś to potrafi, a jeśli nawet nie potrafi, to doprowadzimy, żeby to potrafiło. Kolejny jakiś mały pilot. A, to do tego Sony. To są, o, Sony DVD? Jeszcze nie było Sony DVD, a mamy pilota. Słuchajcie, mamy pilota, to odstawiamy tutaj do tego odtwarzacza Sony. Czy to do tego odtwarzacza Sony to było? Nie. Do tego Sony? Może. Mi się zdaje, że ten pilot jakiś trochę starszy niż to. No ale Sony, no zobaczymy, no. Zaraz zobaczymy. A tu jest. Tylko co to? Tu jest. Odtwarzacz. Sony. Słuchajcie, jest to ten pięciopłytowy DVD player z dużą szufladą, tą taką wielką, wyjeżdżaną. Ten zobaczymy, też na 110, też, no kurczę, ja tutaj nawet przyjściówki w tej chwili nie mam, ale będę miał. Jutro będę miał. Znaczy jutro to nie, bo ale będę miał. Ile tutaj tych płyt wchodzi? 5, tak, 5. Coś podobnego już kiedyś naprawiałem, robiłem, nie? Zobaczymy, co w tych sprzętach w sumie jest do zrobienia. No, część z nich na pewno pracuje, część z nich będzie do zrobienia. Zobaczcie, ile wyjść. 5.1. Taki standard. DVD, nie? Ktoś by pomyślał. No, zobaczymy. Zobaczymy. I to by było pewnie... Zamieszałem. To by było, słuchajcie, wszystko. Naprawdę ogromne podziękowania. Słuchajcie, naprawdę ogromne podziękowania przede wszystkim tak. Za całokształt. No, brak mi kurde słów. Ale w tej chwili to kurczę na tym, na moim kanale to faktycznie same podziękowania. Jak się zaczęło od patronów, to i tak idzie coraz to, że tak powiem, no w pierwszej kolejności co pójdzie na warsztat, to na pewno pójdzie to, ten sprzęcik Sansui. No. No i dobra, trochę jest z tego co widzę. Na pewno w następnych odcinkach, słuchajcie, będzie to też będzie, no, między innymi
wypróbujemy to, bo to, ten mikserek mnie naprawdę ciekawi, wiecie? Bo to może być fajna sprawa. Do ukrycia głosu. Dobra, to by było na tyle. Ja wszystkich pozdrawiam. Naprawdę gorąco dziękuję za pana Krzysztofa. Na pewno się odezwę. A może nawet i w niedalekiej przyszłości się spotkamy gdzieś tam u pana. Za wielką wodą. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich i przede wszystkim pana Krzysztofa. Dzięki za obejrzenie. Hey!